Wyróżnianie w ramach nagrody imienia Ireny Sendlerowej jest oczywiście po pierwsze przyznaniem się do pewnego absolutnie formacyjnego dziedzictwa myślowego i dziedzictwa działaniowego dla mnie jako nauczycielki, ale po drugie jest także możliwością spotkania z nauczycielami, którzy myślą i działają podobnie i to jest niezwykle wzmacniające i bardzo istotne w tej pracy, w której mamy do czynienia jednak głównie z młodszymi ludźmi. Dobrze się spotkać w takim gronie, dobrze się posłuchać i dobrze zrobić coś wspólnie dalej. Wiem, że to się dzieje i także dzieje się dzięki Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc to jest zawsze wspaniałe. Centralną dla mnie kategorią we wszystkich działaniach antydyskryminacyjnych i działaniach nad pamięcią, i tą zbiorową, i indywidualną pamięcią miasta, jest kategoria pokoju. Bardzo bliska jest mi koncepcja Betty Reardon, amerykańskiej badaczki zajmującej się edukacją na rzecz pokoju, która jest moją ideą fix od kilku lat. Mianowicie, że edukowanie na rzecz pokoju powinno się oprzeć na 4 fundamentach. Na tym, co pedagogiczne, na tym, co personalne, na tym, co polityczne, obszar zaniedbany w polskiej szkole i wreszcie na czymś, co mi jako nauczycielce języka polskiego jest szczególnie bliskie, na poezji. Bardzo często tekst poetycki jest dla mnie punktem wyjścia do pewnych działań antydyskryminacyjnych w szkole. I też nie mogę wspomnieć o moim nauczycielu, którego dostałam na lata średnie, o Józefie Rotblacie, autorze formuły będącej parafrazą sentencji antycznej civis pacem parabellum, chcesz pokoju, przygotuj się na wojnę. Józef Rotblat mówił, a ja staram się to robić w przestrzeni sali klasy lekcyjnej codziennie. Civis pacem, para pacem. Chcesz pokoju, przygotuj się na pokój, więc przygotowuję się razem z moimi dzieciakami.